na drugi mecz drugiej kolejki Igrzysk Olimpijskich w Pjongczang 2018 w hokeju. Dzisiaj grają ze sobą reprezentacja Norwegii oraz nasi Polacy rodacy. A więc myślę, że możemy się spodziewać ciekawej walki pomiędzy tymi dwoma drużynami. Warto wspomnieć, że to jest mecz o pierwsze miejsce, ponieważ obydwie te drużyny wygrały w pierwszej kolejce. No i co możesz powiedzieć o szansach danych drużyn? Będę się cieszył, jak to będzie wyrównane spotkanie. Tak, niby na papierze przewadze mają Norwedzy, no ale tak samo Ale było to tylko wcześniej. papier. Tak, Kanada niby też miała nie przewagę nad Polakami, a stało się zupełnie inaczej. Samo Szwedzi nad Norwegami. Dokładnie tak. No i zobaczymy. Mecz, proszę Państwa, czas zacząć. No i już była pierwsza akcja ze strony Norwegów, ale póki co odrobny ponownie. Okazuje się jako jeden z najlepszych bramkarzy. Teraz z kolei Polacy próbowali i teraz błędne podanie bramkarza norweskiego. Dało się jeszcze im to wybronić. Tak, odrobny ponownie broni. Zresztą akcja chyba nie była jakaś wybitna ze strony Norwegów. Więc trzeba też. Tak. Teraz było podanie do Malasińskiego, ale na szczęście norweska obrona pilnuje bramki, więc błąd bramkarza nie został wykorzystany i teraz można powiedzieć kolejne próby. Najpierw Norwegowie, teraz Polacy, Bronka, Malański, Bronka, czy będzie? Kolusz, nie. A teraz no, praktycznie pewna bramka uciekła. I teraz tutaj Teresen zatrzymany. Troszkę wpadł. Sito. Polskie obrony mamy karę dla norweskich zawodników. Zawodnika z Norwegii. Dokładnie Denis Sevum. Elbowing. Tutaj pracował łokieć. Tak. I to bardzo. No jest frustracja ze strony zawodnika, ale nie ma się co dziwić. Stacja może być jeszcze większa jak stracą gola. No trochę teraz. Polacy próbują, na razie jest wybicie krążka na tercję polską, ale wraca ponownie na tercję norweską. No troszkę teraz będzie uwolnienie? Nie. Nie. No próbują tutaj Norwegowie zatrzymać, ale jak na razie bezskutecznie. Pasiut też nie może się strzelić na razie w to spotkanie. No nie. Wydaje się, że chwilowo jest w miarę wyrównane. Niby Polacy mają większe parcie na bramkę. I teraz było blisko. Ale na razie obydwaj bramkarze robią to, co do nich należy. No i gol! Marcin Kolusz strzela pierwszą bramkę. Można powiedzieć, zaskoczył norweskiego bramkarza. Tak, to zdecydowanie było zaskoczenie. A więc mamy pierwszą bramkę dla reprezentacji Polski. Tak jest. Norwegowie będą musieli teraz popracować nad. No i spalony. Wygrywają wznowienie Norwegowie, chociaż. Tracą krążek. Chociaż odzyskują go po chwili. Ale broni tutaj odrobny. Tak. No i uwolnienie dla Norwegów będzie. Lars Haugen. Na razie też, no może odrobinę odstają do odrobnego, ale nie są to jakieś wielkie różnice. Obydwaj na razie nie sobie radzą. A teraz to Polacy grają znowienie. A Haugen tutaj jednak broni. Tak, ale to podanie. Ja teraz nie podaje prawidłowo. Jest szansa dla Polaków. Ale ponownie niewykorzystana. Bryniczka i Galant i tutaj.
Tomkarz przejmuje krążek, ale znowu kolejne fatalne podanie, ale tutaj też znowu złe podanie. Latybowski. No na razie cała nieskuteczność w podaniach. Jeszcze kara dla, chyba dla Polaków. Nie, obustronna kara dla jednego i drugiego zawodnika jest. Zobaczmy. Dostał Chmielewski za Hocking i Christian Forsberg za Ineffry. On będzie teraz 4 na 4. A więc osłabienie. A nie, 5. Nie, gra 5 na 5. A to znaczy, ciekawa sytuacja. Więc może kary się po prostu wyrównały. No, nie do końca udane podanie do Resta i mamy uwolnienie tym razem dla Polaków. 3. Gdy wygrają, to wznowienie. Polacy. No niestety nie. Norwegowie. No ale Norwegowie na razie sami się blokują, nie mogą wyjść z swojej tercji, ale... Kapica, Urbanowicz. Nie udane też... na razie. Jeszcze Kapica. No ale to było blisko. Tutaj Norwegowie, ale... Próbowa, odrobny stoi, ta postaram się udaje. Nie ma razie. Kapica. Nie ma. Podanie takie niebezpieczne. Tak. No, a to też nie było takie. No to było do pociechy teraz podanie, a więc. Tura. Tura. Lopuski. Tura i tam słupek był. Tak jest. Zapała. Zapała. Jeszcze raz. Mamy zablokowany. Jeszcze raz zapała. Lopuski. Kolusz. Dzieje się dużo. Macki zatrzymuje. Teraz ten samo próbuje bronić chyba zawodników. No i mamy na razie koniec pierwszej tercji, a więc 1 do 0 dla reprezentacji Polski. Tak jest. No strzałek. Bardzo duża przewaga. Tak. To jest chowanie jest trudno. Zdecydowanie. I zaczynamy drugą tercję. Tak jest. No i wygrywają Norwegowie to wznowienie. I czy wykorzystają to? Yes. Nie. Obrona polska ponownie działa. Pasiut! Cuda. Ale... Nie było. Podanie do bronki. Ryk. Malasiński, Jan. To strzał był taki... do zapomnienia. Wajda tutaj blokuje. Ryk. Wajda, Malasiński, Pasiu. No ale to podanie też nie należało do najlepszych. Bryk, Pasiut! Ale nic z tego nie było. Wronka! Pasiut, Wronka. Malasiński, Pasiut nie trafia. To... I znowu Wronka będzie przy prążku. Pociecha, ale nawet nie zdążył szej. Zablokował norweski. Obrońca, no Olimp teraz troszeczkę nie wychodzi mu i czy teraz będzie próba? Nie, odrobny na razie broni. Kolusz, Łopuski. Łopuski! Zapała to, ale nie udało mu się. I tutaj pociecha. Pociecha przy krążku do Kolusza. Kolusz, jeszcze jedną bramkę w tym spotkaniu. Ale nic nie mógł zrobić, bo cały czas blokowany przez obrońcę norweskiego. Puski, zapała! Zapała! Kolusz! No ale bronić bramka wszystko, no niestety, no i chyba będzie uwolnienie. No i mamy takie. No i Polacy wygrywają to wznowienie. Jest szansa, Gala był blisko, ale nie ma bramki. Kruczek przyjmuje. Galanta, Galant tutaj na trzecie chciał między trzech zawodników Norwegii wejść z kląskiem, ale się udało. Ale nie trafili nawet. Kruczek, Mielewski, Bryniczka. Ja Bryniczka, ale ten strzał był bardzo słaby. Konacki, Kruczek, Galant, Bryniczka, ale ten strzał zdecydowanie za mocny.
Chodź. Była próba, ale za ostatniej chwili zdążyli Polacy odebrać krążek. Bielewski, ale... No za duży kąt chyba to był, żeby uderzyć skutecznie. Tutaj zablokowany. Dubiński. Ale Dubiński też trochę przyblokowany przez zawodników norweskich. Tutaj mocne uderzenie. No, zawodnik norweski chyba pomylił kierunki, bo wiek swoją bramkę. Tak, to Polakom oczywiście łatwe zadanie. Teraz znów podanie do polskich zawodników. Tak, Pica tutaj biegnie. Dubiński, kruczek, ale zablokowany. Norwedy przed szansą, ale tutaj. Ponownie zablokowany. Kapica, ale ten strzał to ja nie wiem co to było nawet. No nie był to udany strzał przede wszystkim. Kapica tam jeszcze próbuje Urbanowicz. Kapica Urbanowicz. No nie miał szans tutaj bramkarz norweski przeciwko takim atakom. Tak jak widzimy, no dwóch zawodników praktycznie naparło na bramkę. No i któryś musiał trafić. Tak. Mamy 2-0. No i tak przypominam sobie spotkanie ze Szwedami, to i tak nie jest źle. Ale za to Bastiansen, a więc różnica jednej bramki póki co się utrzymuje. Więc Norwegowie są w odrobinę lepszej sytuacji niż jeszcze przed chwilą. A Bastiansen nawet strzelił gola w poprzedniej kolejce. Tak jest. I moich danych statystycznych. Wypisuję sobie już drugą bramkę na tej igrzyska. Tak jest. No nieudana teraz akcja ze strony Norwegów. I teraz znów nieudane podanie. Bastiansen próbuje po raz drugi, ale polska obrona zatrzymuje. Zapała, ale... No, Bastiansen chciał się zmienić, no ale nie dane mu to było i będzie kara dla polskiej prezentacji. I właśnie zostaje odgwizdany. Na końcówkę tercji drugiej. Będzie to kara dla Bartłomieja Pociechy. Bartłomieja Pociechy. No było to zagranie łokciem. Ale wygrywają pracę do nowienia. Tak jest, szansa dla nich. Basiut! Ale ten strzał nieudany. Bryniczka! Zablokowany! Okay, jeszcze raz! Ale... Wszystko zablokowane. Bryk będzie... Tak jest. Zdoła zablokować. Mamy 2-1 po tercji drugiej. Nas! Ciekawsze niż tercja pierwsza, chociaż strzałaś tego by... Tak, wyrównana tercja, ale no bo widać, że... Nadal przewagę mają przede wszystkim. Chociaż wydaje mi się, że odrobinę lepiej chyba też wyglądają niż... No dłużej byli w ataku niż Polacy. Znaczy pierwszej tercji, przepraszam. No i czas zacząć tercję trzecią. No niby tak. Oj, mamy mały problem techniczny, ale już... Właśnie. Zdołał... Połączenie zdołało ponownie wrócić. Tak jest. I mamy... No spalone. I zaczynamy od spalonego. Tak. I Polacy wygrywają to wznowienie. Tak jest. Ale tutaj pięknie okiwał zawodników w Norwegii. I będzie kara na Polaków. Tam jest będzie wielka szansa dla Norwegów, bo będą mieli tylko trzech przeciwników. Bartosz Szczura. Za zahaczenie. A, chyba po tym szale drugim. No, nie wyglądało. Polemizowałem. Tak, ja również. Ale niestety sędzia jest nieomylny, widział tam faul, więc... Przewinienie tam widział, więc... No i Norwegowie nie wykorzystali swojej szansy. Grzegorz Pasiut, czy zdoła bić bramkę? Nie! Było bardzo blisko, ale jednak do tego nie doszło. No i teraz dziwne wycofanie się norweskich zawodników pozwala Polakom na wejście. I Pasiut! Jeszcze kruczek! No nie, ale kończy się już, teraz będzie czterech Polaków. Jedna kara się już skończyła, tak. Pociechy, więc jest tylko czterech na pięciu. Niecałe 30 sekund.
No to podanie takie niebezpieczne do tego bramkarza, bo... Tak jest. No i będzie szansa na pocieszy. Ale nie trafia! Polacy niestety mają pecha. No próbował bronić, ale stamtąd raczej nie mogło się udać. I Pasiut. Pasiut sam. Podanie do pociechy, ale... Norwegowi się obronić, teraz Oli. Przyblokowany. Gryniczka i bryk. Tura. 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 Ale strzelił, ale prawie trafił Pasiut tu jeszcze z pociechą, ale... Idziemy w drugą stronę. Oj, Wajda. Wajda przyblokował. Podanie takie na dwa razy. Tak. Bryka. Ale się uspokoiło. Dubiński. Ale no i... Szansa dla Norwegów, ale nie wykorzystana. Chociaż jeszcze... Trzymają krążek, ale podanie teraz do Wajdy. Ale tutaj... Tutaj musi uważać, żeby nie spalić. Nie spalił Urbanowicz, ale ten strzał to jest bardzo... Hagen broni. Ciężkiego kąta. I bryk tutaj tak. Przyblokował, ale podanie fatalne. Ale Dżubiński on zyskuje chociaż. No i mamy uwolnienie dla Norwegów. Tak jest. No jeżeli mecz się skończy w taki sposób, no to Polacy niespodziewanie wyjdą na pozycję lidera w grupie B. Tak jest. I wygrywają znowienie. Podanie do Galanta, Galant! Ale Johansen zdołał na posterunku obronić strzał. Forsberg! No nie udało się, chociaż tu próbowali we dwóch, acz nieskutecznie. To było próba. Wróczek. Tak. Do Bryniczki, Bryniczka, Bryniczka nie ma! Cały czas broni bramkarz reprezentacji Norwegii. No, ja, zmiany i jeszcze szansa dla Norwegów i czy będzie dla bramka? Nie, odrobny ponownie. I kara dla reprezentacji Norwegii. Tak jest. Łopuski. Jest kara. Dla Forsberga. Tak jest. Christian Forsberg. Ponowne zahaczenie. No, może i było, ale raczej jego stosunek raczej troszkę zastanawia. Do z tej kamery ciężko było zobaczyć cokolwiek. Tak. Ale Norwegowie wygrywają wznowienie. I mogą stworzyć jakąś akcję. Ale broni odrobny. Tak. I zamraża. Odrobny zdecydowanie bardzo pomaga w polskiej drużynie. No. No dobrze. Jeszcze 5 minut tercji ostatniej. I tutaj Kolusz biegnie. Czy zdąży? Zdążył. Zdążył. Kruczek! Jeszcze raz, a tam się zablokował z Koluszem chyba. I Olimp! Czy to będzie akcja Olimpu? No nie, będzie, niestety nie. Kruczek. Ale złe podanie do Kolusza. Chociaż Kolus przejmuje. Tak. Kolu! No niestety, przejął, ale nie trafił. Bastiansen trochę nie dał rady i mamy spalonego. Gol. No czepnasz Norwegowie i tak nie najgorzej sobie radzą, trzeba powiedzieć. Co prawda dużo kraju sobie ze Szwedami, ale... I tak mogłoby być gorzej. I tak sobie poradzili dużo lepiej niż Amerykanie by na nich potrzebnym spotkaniu. Pasiut. No ale Pasiut złe podanie. Ale też i spalony. Jeszcze 2 minuty. Jeżeli Norwegowie nie strzelą teraz bramki, no to będzie... awans na pozycję lidera dla Polaków. Znaczy, no tak, bo na razie jest... Wkrótce jeszcze to Norwegowie prowadzą, że kierujcy bramy. Tak jest. Ale tutaj jeszcze Norwedzy się nie poddają. Łopuski, wykiwana norweska obrona i szansa dla Polaków, czy będzie? Nie. Nie będzie. I Norwedzy tutaj jeszcze próbują, chociaż zgubiony krążek i Kolusz. Urbanowicz. Malasiński i gol! Tak. To już na pewno koniec tego spotkania, już tak nic jest. Nie zmieni. No, takie uderzenie trzeba przyznać, świetny manewr ze strony polskiego
napastnika. No i dostało 20 sekund. Tak jest. Już tam widziałem, już prezesi dzwonią, już się pytają, jaki wynik. Tak jest. Ale jeszcze nie możemy pokazać, bo to jeszcze nie są potwierdzone te informacje. Jeszcze zostało 5 sekund. I koniec. Tak jest. 3 do 1 dla reprezentacji Polski. A więc no mamy, jeżeli chodzi o całe igrzyska, to mamy sensację, bo Polacy będą prowadzić, proszę Państwa. Tak nie. Zobaczmy jeszcze trzech najlepszych w tym meczu. Henryk Odegaard, jedna asysta. Tak jest. Drugi najlepszy Maciej Urbanowicz, jedna bramka, jedna asysta. A najlepszy zawodnikiem Hans Runge, 58 strzałów obronionych. A więc no norweski bramkarz i tak zrobił dobrą robotę. Przede wszystkim... Mimo trzech puszczonych bramek i tak obronił ponad 50 strzałów, to i tak. Tak, trzeba przyznać, że i tak jak na... Wydaje mi się, że w meczu na mecz norweski bramkarz się rozkręca, bo poprzednio... Znaczy, no to jest swojami, nie musiał za wiele się wysilać, ale... Problemem meczu towarzyskiego z Finlandią naprawdę wypadł bardzo dobrze. No i mam nadzieję, że zdoła utrzymać ten formę przy ostatniego meczu w kolejce z Kanadą. No i tak, no tyle chodzi o ten mecz. Następny mecz, jaki nas czeka, to jest bodaj chyba mecz Francja-Czechy. Tak. No to tyle chodzi o to spotkanie. Do zobaczenia już za kolejnych parę godzin. Do usłyszenia.